Rozpoczynamy konferencję prasową przed startem rundy wiosennej. Jest z nami trener Ryszard Tarasiewicz. Witam. Witam. Panie trenerze, w przerwie zimowej wiadomo, przygotowania i pierwsze pytania od dziennikarzy właśnie dotyczą tego okresu. Jarosław Woliński, Magazyn Pomorski, Zimowit Bójko, Sportowa Gdynia. Pytają, czy jest pan zadowolony z przygotowań do rundy wiosennej? Czy udało się zrealizować wszystkie założone plany i jak ocenia pan pracę zespołu? Tak, jesteśmy zadowoleni. Kiedyś się mówiło, że jedziemy naładować akumulatory. Ten okres był nieprzyjemny, nadal jest nieprzyjemny, może w mniejszym stopniu dla zawodników. Przede wszystkim to, co nas najbardziej cieszy po tym okresie przygotowawczym, że oprócz Kajziego nie mamy jakichś takich, powiedziałbym, jakichś poważniejszych urazów. Także nie chciałbym tutaj wchodzić w detale, no ale to chyba wszyscy robią mniej więcej tak samo ten okres przygotowawczy. Myśmy mieli 54-58 jednostek treningowych plus mecze sparingowe i tak jak mówię, no cały czas trenowanie na sztucznej nawierzchni wiąże się, nie zawsze, ale czasami z jakimiś urazami. Tak jak powiedziałem, na szczęście nie mieliśmy i nie mamy oprócz Kajziego zawodników, którzy by musieli mieć dłuższą przerwę. Także jesteśmy pod każdym względem dobrze, a nawet bardzo dobrze przygotowani. Mateusz Hawrot, meczyki.pl. Odejście Arkadiusza Kasparkiewicza, Luisa Walkarse to zapewne spore osłabienia. Czy nie martwi się pan, że rywalizacja na bokach obrony jest zbyt słaba, a może klub planuje tak zwany transfer last minute na prawą stronę defensywy? Wie pan, w każdym zespole trzeba się liczyć z odejściem zawodników. Luis, sprawy, powiedziałbym, rodzinne. Jeżeli zawodnik nie chce grać dla danego klubu z różnych, nieraz to z powodów stricte piłkarskich, nieraz osobistych. Zanim on, jeżeli byśmy go chcieli zatrzymać na siłę, kolokwialnie mówiąc, zaskoczy, to będzie i z problemem i dla niego, i dla zespołu, i dla sztabu szkoleniowego. Oczywiście chcieliśmy, szukaliśmy, ale to my nie chcemy uzupełnień. My mamy młodych zawodników w Gdyni, którzy grali w sparingach, którzy chcieli potwierdzić swoją przydatność do zespołu. Oni nadal bardzo fajnie pracują, tak jak reszta, i nie mieliśmy, powiedziałbym, takiego zawodnika, który by nas zadawalał w tym okresie, który, tak jak powiedziałem, nie jest łatwy do transferów w połowie sezonu, żeby kogoś ściągnąć. Pan Mateusz, drugie pytanie. Ostatnio testował pan ustawienie z trójką stoperów wahadłami. Czy możemy się spodziewać, że to będzie wyjściowa taktyka Arki na starcie tej rundy wiosennej? Zawodnicy znali ten system wcześniej. Graliśmy pierwsze mecze czwórką. Ostatnio żeśmy próbowali grać trójką z tyłu. Przeszliśmy płynnie z tych dwóch systemów czy ustawień, jak to woli. Myślę, że bez bólu dla zespołu. Przede wszystkim chcieliśmy dopasować, żeby uwypuklić jak najbardziej nasze atuty w każdej formacji. Także musimy być przygotowani i bez względu na to, czy w meczu z Widzewem, czy w następnych meczach, nawet jeżeli chodzi o puchar z Rakowem, jeżeli będziemy musieli zagrać czwórką, to zagramy czwórką. Jeżeli będzie nam to przydatne, żeby zagrać trójką, to zagramy trójką. Zawodnicy wiedzą, jak się poruszać, jak się zachowywać w danych momentach, także to nie robi żadnego problemu dla moich zawodników. Największym wygranym zimowych przygotowań zdaje się być Kasjan Lipkowski. Jak blisko pierwszego składu jest dziś ten piłkarz? Na jakiej pozycji docelowo go pan widzi? Bo grywał już chyba na każdej pozycji w defensywie. To pan Mateusz pyta. I jeszcze Zimowit Bójko dodaje, który z nowych zawodników ma szansę wejść do pierwszego zespołu i stanowić o sile drużyny?
No, Lipa więcej grał w wymiarze czasowym. Jest jeszcze Tomal, kilku innych zawodników. Nie chciałbym operować nazwiskami, bo mamy grupę 22 zawodników z pola i te różnice, powiem, że nie są aż tak powiedziałbym drastyczne. To, co nas będzie determinować, to przy ustalaniu składu, to jest przede wszystkim, powiedziałbym, no może nie wyświechtane słowo analiza, ale przede wszystkim dopasowanie do naszego systemu odpowiednich wykonawców. Marcin Domański, Polska Agencja Prasowa. Pytanie. Czy zamierza Pan przed startem rundy wiosennej zrewidować cele klubu, które zakładały nawet bezpośredni awans do Ekstraklasy? Jesień wykonarki była, zdaniem dziennikarza, przeciętna. W przerwie zimowej z drużyny odeszło kilku zawodników, w tym trzech grających regularnie w podstawowym składzie. Tymczasem realnych wzmocnień, zwłaszcza w ataku, brak. I mówi się, że z pustego tej Salomon nie naleje. A pan Mateusz Hawrot z Meczyki.pl dodaje, czy może pan wprost zadeklarować, celem na wiosnę jest awans, a jego brak będzie porażką drużyny i klubu? Nie, wie pan, to można wszystko deklarować. Prawdą jest i to się nie zmieni. Ja jedno, co mogę powiedzieć, my jesteśmy jednym z 8-7 zespołów, które chcą grać o awans, które mają realne szanse na awans. I nie jest wykluczone, że my możemy tak samo awansować bezpośrednio i tego nie wykluczamy. I ja nie uciekam od odpowiedzialności, ale ja dzisiaj nie mogę odpowiedzieć żadnej osobie, że my na pewno będziemy w Ekstraklasie. A kto by dzisiaj powiedział, no prosty przykład z naszego podwórka, że Legia Warszawa będzie się bronić przed spadkiem, tak? No, przecież to by było nierealne i powiedziałbym pozbawione sensu. W sporcie nie rozdaje się medali przed rozpoczęciem, powiedziałbym, zmagań sportowych. Oczywiście dzisiaj nie będziemy używać maksymy Pierre Coubertin, że liczy się uczestnictwo, bo nie o to chodzi i my nie jesteśmy tutaj po to, żeby grać jeszcze przez rok, dwa, trzy lata w pierwszej lidze i zbudować taki zespół, który realnie będzie mógł awansować do Ekstraklasy. Ja uważam, że my mamy zespół, żeby powiedzieć, że jesteśmy jednym z głównych kandydatów do awansu. A co nam pokażą mecze, te 14 meczów, to ja na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, jakie będą rezultaty. Ja mogę jedno co powiedzieć. My będziemy przygotowani do każdego spotkania bardzo dobrze, pod każdym względem, bo po to, żeśmy pracowali przez 6 tygodni, liczby nie kłamią. I jeżeli będziemy musieli przegrać mecz jakiś, to ze świadomością, że w tym danym dniu daliśmy z siebie na tyle, ile mogliśmy i tyle. Paweł Lemke, Radio SK. Ostatnie wasze sparingi były zamknięte. Widzew uczynił podobnie. Czy są w związku z tym różne warianty taktyczne, które pan szykuje na najbliższy mecz właśnie z tym zespołem? No i jakby pan ocenił mocne strony Widzewa? Czy fakt, że będzie to pierwsze spotkanie dla obu drużyn, pokazuje, że mogą być te szanse na korzystny wynik wyrównany? Wie pan, każdy ukrywa jakieś swoje założenia. Myślę, że składy będą zbliżone i Widzewie, i Warce, i gdybyśmy grali z Miedzią Legnicza, czy ze Skrą, czy z Jastrzębiem, to będą to drobne jakieś retusze, patrząc na ruchy kadrowe danych zespołów. Bardziej chyba chodzi o to, żeby coś przygotować przy stałych fragmentach, bo na dzień dzisiejszy wiemy, że one mogą robić różnicę w czasie meczu i nie można tego traktować jako detale, tak? Co do samego Widzewa, my pojedziemy tam, żeby rozegrać mecz na naszych warunkach i będziemy do tego dążyć. Jarosław Woliński, magazyn Pomorski. Zaczynacie wiosnę od meczu ligowego z Widzewem, ale tym pierwszym w Gdyni będzie ćwierćfinał Pucharu Polski z Rakowem.
Czy taki start da się pogodzić? Wiosną skupicie się na lidze, czy też chce pan jak najdalej zaś w pucharze? Gdziarka przecież w ostatnich latach odgrywała czołową rolę. Ziemowi dwójko dodaje, czy to dobrze, że właśnie z takiego wysokiego C zaczyna się sezon, czy wolałby pan jednak stopniowo na przykład trudności zacząć od meczu u siebie z Polkowicami? Wie pan, to nie jest wymierne. Oczywiście teoretycznie zakładają, że moglibyśmy mieć, znowu mówię, teoretycznie słabszego przeciwnika i wiemy dobrze, że nie zawsze z tym przeciwnikiem słabszym się wygrywa albo awansuje do następnej rundy Pucharu Polski. Mamy zespoły, jakie mamy, czyli mamy Widzew na dzień dobry, później mamy Raków. Wiemy, że Raków jest lepszym zespołem od Widzewa, bo taka jest prawda, nie ma co ukrywać, czyli stopień trudności będzie, mimo że gramy u siebie, dużo wyższy niż z Widzewem. Jest to tylko i wyłącznie jeden mecz, w którym jesteśmy w stanie pokonać Raków i przejść do następnej rundy. I na koniec Paweł Lemke, które spotkania w tej rundzie będą dla Arki najważniejsze, a które najtrudniejsze? Nie ma. Ja znowu wracam do tego, do porównania tych zespołów, które patrzymy przez pryzmat. Przez pryzmat patrzymy przede wszystkim tabeli i nie zawsze to jest adekwatne. Także dzielić na okresy, na zespoły, które są lepsze, które gorsze i który zespół jest, ma większy potencjał czy mniejszy. Te dywagacje uważam, że nie powinny mieć miejsca. My, co chcemy, bez względu na przeciwnika, zagrać mecz tak, jak zagramy na Widzewie, na naszych warunkach i brać każdy mecz po meczu i wygrywać tyle, ile meczy się da, jak najwięcej. Jest z nami kapitan Arki Gdynia, Michał Marcjanik. Witam serdecznie. Dzień dobry. Michał, rozpoczynamy rundę wiosenną meczem ligowym, potem przed nami Puchar Polski w Gdyni. Pierwsze pytanie od dziennikarza, Jakub Treść, Przegląd Sportowy. Czy po okresie przygotowawczym czujesz, że poprawiliście się w jakimś elemencie gry względem rundy jesiennej? Jeśli tak, to twoim zdaniem w którym? Jak przebiegał ten okres przygotowawczy? Tak, na pewno w pierwszej lidze jest to więcej czasu, gdzie można skupić się nad poprawą pewnych elementów gry. My jakby staraliśmy się, żeby ta nasza gra w defensywie była jeszcze lepsza, żeby ta nasza defensywa była szczelniejsza i mi się wydaje, że to był taki główny element, który poprawiliśmy w tym okresie. Czołowe zespoły ligi dokonały wielu wzmocnień, kilka naprawdę ciekawych. Warce było raczej pod tym względem spokojniej. Czy uważasz, że z tą drużyną jesteście w stanie realizować postawione przed wami cele? Czy potrzebowaliście według ciebie bardziej wzmocnień, czy jednak ważniejsza była poprawa tego stylu gry? No tak, u nas jakby tych ruchów kadrowych było mniej, ale myślę, że znaczy jestem przekonany, że jesteśmy w stanie walczyć o postawione nam cele i właśnie poprawiliśmy, tak jak już wcześniej powiedziałem, element gry defensywnej i na pewno będziemy lepszą drużyną w tym roku. Kolejne pytanie, Mateusz Hawrot, meczyki.pl. To już też było stawiane w poprzednich rundach, jak pamiętam, jeśli chodzi o wasze ustawienie. I właśnie pan Mateusz nawiązuje. W którym ustawieniu czujesz się lepiej? Czy zmiana tego systemu i prawdopodobny powrót do gry trójką obrońców z tyłu jest dla ciebie korzystniejszy, czy nie ma to większego znaczenia? No osobiście dla mnie nie ma to znaczenia. W obu systemach czuję się dobrze. Jakub Treść, Przegląd Sportowy. Kolejne pytanie. Jak oceniasz pozycję wyjściową Arki? Przed rokiem po rundzie jesiennej byliście na 6. miejscu, a do drugiego wówczas Górnika Łęczna traciliście 3 punkty. Teraz z kolei do drugiego Widzewa wasza strata wynosi 10 punktów. W dodatku macie już rozegranych 20 spotkań, a przed rokiem wiosnę zaczynaliście od 18. kolejki. No tak, w poprzednim sezonie ta strata była mniejsza, ale jak pokazał chociażby poprzedni sezon, nawet z 6. miejsca można po barażach awansować. Czy fakt, że już w pierwszym meczu tego roku zagracie właśnie tym jednym z głównych kandydatów do awansu, bo teraz zajmuje w pierwszej dwójce miejsce, to dobra informacja czy nie? Oczywiście na terminarz sam nie macie wpływu, zawsze ważne, żeby dobrze rozpocząć, ale jednak to na pewno wyjątkowe starcie. No tak, wyjątkowe starcie, ale myślę, że mecz jak każdy inny, trzeba się do niego przygotować odpowiednio,
przeanalizować przeciwnika, być gotowym na wszystko i zrobić wszystko, żeby wygrać. Jarosław Woliński, magazyn Pomorski, nawiązuje również do kontekstu tych dwóch pierwszych rywali. Zaczynacie ciężkimi meczami z Widzewem i Rakowem, to trudni rywale. Czy korzystne wyniki z nimi mogą Was napędzić na całą rundę? Tak, na pewno wyniki z tymi zespołami mogą nas pozytywnie nakręcić na dalszą część rundy i dodać dodatkowej pewności siebie. Widzew pokonaliście w czwartej kolejce u siebie i długo była to jedyna porażka tego zespołu w lidze. Ostatecznie mają na koncie 3 porażki, są wiceliderem. Wy jesteście tuż za strefą baraży. W czym upatrujesz więc szans na sukces w Łodzi? Na pewno trzeba strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika, żeby wygrać. A mamy jakiś pomysł na ten mecz i nie chciałbym go tutaj zdradzać. No właśnie, bo Paweł Lemke chciał dopytać z Radia SK, jak trzeba tam zagrać, aby mieć korzystny wynik. No. Przekonamy się w piątkowy wieczór. Tak, dokładnie. I ostatnie jeszcze dotyczące meczu już w Pucharze Polski, Jarosław Woliński. We wtorek arcyciekawe spotkanie z Rakowem, to zarazem rewanż za finał Pucharu Polski. Nie będziecie faworytem, ale czy tu można przywołać powiedzenie, że Puchar rządzi się swoimi prawami? No można przytoczyć takie powiedzenie, bo już nieraz te pucharowe przygody, nawet niekoniecznie Arki, ale też innych drużyn z niższych lig, pokazuje, że można w tym pucharze zajść daleko i nie ma znaczenia to, czy się jest z ekstraklasy, czy z trzeciej ligi. Życzymy w takim razie udanego startu i rozpoczęcia rozgrywek w lidze, jak i w Pucharze Polski. Dziękuję bardzo. Dzięki.